Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pompie kotłowej. Upłynął ledwo miesiąc od publikacji nowego softu 2.28, a pojawiła się pewna niespodzianka i mamy tutaj na grafice piękną pompę kotłową. Zostały wprowadzone nowe opcje dla tej pompy. No i jak zwykle trzeba podziękować całemu zespołowi Timel za to, że wprowadzili nowe opcje dla pompy kotłowej i jak widzicie zniknęła tutaj pompa cyrkulacyjna, czyli gniazdo od pompy cyrkulacyjnej w tej chwili ma możliwość obsługi pompy kotłowej. Tak więc całemu zespołowi Timel serdecznie za tą zmianę dziękuję, nie tylko w imieniu swoim, ale zapewne wielu użytkowników, którzy z tego rozwiązania skorzystają. Więc jak to wszystko wygląda? Aby wejść teraz do pompy kotłowej, naciskamy okienko kotła i okienko opcji i mamy tutaj, pojawiła się opcja pompa kotłowa. No i jak widzicie, mamy takie tutaj oto ustawienia. Oczywiście, gdy naciśniemy tutaj, nie ma pompy kotłowej, nie wybraliśmy żadnej. A możemy wybrać pompę CO2, która ma pracować jako kotłowa, lub pompa cyrkulacyjna. Czyli w zależności od tego, pod jakie gniazdo mamy wpiętą naszą pompę kotłową, taką wybieramy opcję dla pracy pompy kotłowej. Przechodzimy niżej i tutaj widzimy parametr wyłącz, gdy zbędna. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli ten parametr będzie ustawiony na 0, to pompa kotłowa będzie pracować pomimo tego, że żaden obieg grzewczy nie będzie zgłaszał żądania ciepła, czyli gdy inne pompy nie będą pracować, to i tak ta pompa kotłowa będzie pracować, w zależności od innych ustawień oczywiście, ale tu mówimy o tym parametrze. Natomiast gdy włączymy opcję wyłącz, gdy zbędna, to z chwilą, gdy wyłączy się pompa CWU, wyłączy się pompa CO1 i wyłączy się pompa CO2, wyłączy się również pompa kotłowa, ponieważ żaden obieg grzewczy nie będzie zgłaszał żądania ciepła. Czyli jeśli wszystkie inne pompy się wyłączą, to przy tym ustawieniu na 1 pompa kotłowa również się wyłączy. Poniższa opcja to jest minimalna temperatura powrotu, czyli pompa będzie kotłowa będzie pracować, dopóki nie osiągnie tej temperatury na powrocie, woda powracająca do kotła. Jeśli temperatura powrotu przekroczy 56 stopni, pompa kotłowa się wyłączy, a załączy się po spadku temperatury o histerezę, którą tutaj ustawiamy. I w tym przypadku, jeśli jest ona ustawiona na 1, to pompa ponownie się załączy, jeśli temperatura powrotu spadnie do 55 stopni. Oczywiście możemy to ustawiać sobie dowolnie, jak tam nam pasuje. Ten parametr, maksymalna histereza przy tej pompie kotłowej to jest o wartości 10, tak jak widzicie. Ja mam tutaj ustawiony 1 stopień, ale i tak generalnie z uwagi na to, że posiadam zawór termostatyczny na powrocie, to z tej histerezy tutaj nie korzystam. Następna opcja to jest temperatura załączenia pompy kotłowej, czyli teraz ustawiamy, przy jakiej temperaturze pompa kotłowa w ogóle ma się załączyć. I teraz pokażę Wam jeszcze na grafice, jak wygląda, gdy włączymy tutaj brak pompy kotłowej, czyli wychodzimy, zapisujemy, wychodzimy, czyli widzimy, mamy takie okienko jak poprzednio było na tym głównym interfejsie, czyli brak tu pompy kotłowej, wszystko jest tak jak było, pompa pierwsza, druga i pompa cyrkulacyjna i CWU. Wchodzimy z powrotem, ustawiamy pompę kotłową jako CO2, czyli będzie to wyglądać mniej więcej tak. Widzimy, że nie mamy tutaj już drugiej pompy, tylko jest drugiego obwodu, tylko jest pompa kotłowa, na grafice się pojawiła. Pompa cyrkulacyjna jest jak była. Wracamy z powrotem,
przywrócimy to do tego, co było poprzednio, czyli ja mam pompę kotłową wpiętą pod gniazdo pompy cyrkulacyjnej i w związku z tym tutaj pompę kotłową wybrałem jako pompa cyrkulacyjna. I w ten sposób tutaj mamy, tak jak już na samym początku pokazałem, na grafice przedstawia nam się pięknie pompa kotłowa, a brak pompy cyrkulacyjnej. Tak więc jeszcze raz serdeczne podziękowania dla zespołu Timel, bo no już na pierwszy rzut oka wygląda to inaczej i wygląda teraz to tak, jak powinno być, czyli ten obieg kotłowy jest wyraźnie zaznaczony i tak jak jeszcze raz podkreślam, jeśli ktoś nie ma w swojej instalacji pompy cyrkulacyjnej, a ma pompę kotłową, no to w tej chwili może wykorzystać to gniazdo pompy cyrkulacyjnej i jest wszystko tak, jak w instalacji być powinno, czyli patrząc na główny ekran widzimy, że pompa kotłowa pracuje i dwa obiegi grzewcze również pracują. Zademonstruję Wam teraz na wykresach przykładowe ustawienie, gdy jest pompa, gdy jest włączony parametr wyłącz, gdy zbędna i gdy ten parametr jest ustawiony na 0. Więc będziecie mogli zaobserwować, jak ta pompa pracuje w praktyce z różnymi ustawieniami. Jak widzicie, tutaj trzy pompy są włączone. Temperatura na zewnątrz w tej chwili 15,7 i obwody mam ustawione w następujący sposób. Temperatura wyłączenia obwodu CO1 to jest 16 stopni. W tej chwili widzimy, że temperatura na zewnątrz przekroczyła 16 stopni. Została wyłączona pompa CO1. Następnie obieg CO2 wyłącza się przy temperaturze na zewnątrz 17 stopni i w momencie, gdy teraz osiągnęła tę temperaturę zewnętrzna, to wyłączyła się pompa CO2. Nadal działa pompa cyrkulacyjna, która jest definiowana jako pompa kotłowa. I tutaj w tym ustawieniu, czyli ma chronić temperaturę powrotu, ma utrzymać temperaturę powrotu na minimalnym poziomie 55 stopni. Widzimy, że w tej chwili jest 54,80 i przekracza temperatura 55 stopni. W momencie, gdy zostaje przekroczona 55 stopni, to pompa ta kotłowa zostaje wyłączona. Histereza jest już ustawiona na 1 stopień, więc po spadku temperatury poniżej 54 stopni na powrocie pompa kotłowa została załączona. Widzimy, że teraz pracuje, dochodzi do przekracza 55, zostaje ponownie wyłączona. I tak ten cykl się powtarza, ponieważ histereza na powrocie, na temperaturze powrotu przy pompie kotłowej jest ustawiona 1 stopień. I czyli cały czas pompa kotłowa zapewnia minimalny powrót na poziomie 55 stopni z histerezą 1 stopień. W momencie, gdy temperatura kotła zaczyna też spadać powoli, bo kocioł jest odstawiony, to w tym momencie nie można już na powrocie osiągnąć temperatury 55 stopni. Widzimy, że jest cały czas poniżej 55 stopni, więc pompa kotłowa jest załączona cały czas. Widzimy, że tutaj w tym momencie się załączyła i już pracuje bez przerwy. Czyli mamy tutaj na wykresie pokazane, że tam, gdzie pompa załączała się kotłowa cyklicznie, jest wykres ząbkowany. Zarówno na temperaturze kotła, jak i na temperaturze powrotu. Natomiast tu, gdzie pompa pracuje cały czas, są praktycznie linie proste. Na tej karcie przedstawię, jak pracuje pompa, gdy jest włączony parametr pompa kotłowa, gdy jest włączony parametr wyłącz, gdy zbędna. I tu od razu trzeba zaznaczyć, że jest to parametr nadrzędny w stosunku do ustawienia minimalna temperatura powrotu przy pompie kotłowej. I zaraz pokażę, jak to właśnie funkcjonuje. Tutaj widzimy,
że wyłączy się zaraz funkcja autolato, załączy się. Wyłączenie obwodu CO1 przy temperaturze zewnętrznej 16 stopni, temperatura zewnętrzna rośnie, dochodzi do 17 stopni, następuje wyłączenie obiegu CO2. I w momencie, gdy wyłączy się obieg CO1 bądź CO2 i CWU, czyli nie ma żadnego odbioru ciepła, czyli żaden obieg grzewczy nie pracuje, to pompa kotłowa również się wyłączy, bo to ten parametr wyłącz, gdy zbędna, jest ustawiony na 1, to w momencie, gdy brak odbioru ciepła, czyli brak jakiegokolwiek włączonego obiegu grzewczego, pompa kotłowa również się wyłączy. I widzimy tutaj, że pomimo, że ustawienie było dla temperatury powrotu 55 stopni, to pompa kotłowa nie pracuje i jest ten parametr parametrem nadrzędnym nad temperaturą powrotu ustawioną w funkcji pracy pompy kotłowej. I widzimy, że temperatura zewnętrzna powoli zaczyna spadać i w momencie, gdy osiągnie temperatura zewnętrzna 16,5 stopnia, nastąpiło załączenie się obiegu CO2, czyli obiegu podłogowego. Widzimy, że kocioł rozpoczął od razu pracę. Jak załączyło się pompa kotłowa razem z obiegiem CO2, od razu podniosła się temperatura powrotu. Minimalnie spadła temperatura na kotle i kocioł rozpoczął wejście w modulację, rozpoczął pracę. Tutaj temperatura, z uwagi na to, że podłogówka nie odbiera szybko ciepła, temperatura zadana kotła przekroczyła o 5 stopni zadaną, więc nastąpiło odstawienie się kotła, ale w międzyczasie spadła temperatura na zewnątrz do 15,5 stopnia. Nastąpiło załączenie się obiegu CO1 i widzimy, że po załączeniu się obiegu CO1 temperatura na kotle dość szybko spada, ponieważ jest zwiększone zapotrzebowanie na ciepło. Tak więc mieliście tutaj dwa przykłady zaprezentowane, jak zachowuje się pompa kotłowa w zależności od różnych ustawień. Każdy najlepiej niech to przetestuje u siebie, w swojej instalacji, tak żeby ta pompa kotłowa była najlepiej wykorzystana i żeby każdy był zadowolony z rozwiązania przez siebie zastosowanego. Dziękuję i pozdrawiam.